Cześć, witajcie na kanale Napęd na motoryzację. Dziś pierwsza polska prezentacja dobrze Wam znanego modelu MG HS 2025. MG jako marka samochodów w Wielkiej Brytanii rosła w siłę. Od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w ciągu kilku krótkich lat. HS to model, który odnotował największą sprzedaż w tym roku. Stał się ósmym najlepiej sprzedającym się samochodem wśród wszystkich samochodów w Wielkiej Brytanii. Więc ten nowy MG HS ma naprawdę duży potencjał. Jest to całkowicie nowy pojazd. Nie przypomina zbytnio poprzedniego modelu, jest zbudowany na zupełnie nowym planie. Całkowicie nowe nadwozie, jest o około 45 mm dłuższy, o około 14 mm szerszy i nieco niższy. Co oznacza, że nie będzie się tak chwiał na zakrętach. Jeśli chodzi o przód tego samochodu, myślę, że wygląda fantastycznie. Mamy światła LED połączone z srebrnym paskiem i czarnym połyskiem tutaj na dole. To trochę odzwierciedla wygląd, jaki otrzymujemy w nowym MG4. Ten duży, szeroki grill i ten czarny rozdzielacz tutaj dają takie naprawdę sportowe wrażenie, wygląd i myślę, że to naprawdę dobrze prezentuje się w tym samochodzie. Te tłoczenia biegną wzdłuż linii nadwozia aż do samej góry. Na górze znajdziemy relingi dachowe wyglądające na szczotkowe aluminium. Dostęp bezkluczykowy, przyciemniane szyby z tyłu, mamy wykończenia z włókna ala węglowego, które biegnie wzdłuż całego tyłu tutaj i na dole wokół tylnego zderzaka. Tylne światła LED segmentowe, wystający tylny spoiler, ciekawie się to prezentuje. Chromowe wykończenia, w rzeczywistości rura wydechowa jest ukryta pod, ale ogólnie myślę, że wygląda to dość masywnie i nieco większy bagażnik, który faktycznie wzrósł o dodatkowe 44 litry. Tylną kanapę możemy złożyć w proporcjach 60-40, dzięki czemu jest to o wiele bardziej praktyczniejsze, więc ogólnie rzecz biorąc, myślę, że MG naprawdę postarał się, dobra robota z jego strony. Z zewnątrz został bardzo dobrze odświeżony, wygląda całkiem stylowo. Samochód wydaje się praktyczny dla rodziny. W skrajnych fotelach znajdziemy mocowania na foteli dziecięcy ISOFIX. Dużo przestrzeni, siedzenia zapewniające wsparcie mają niezłe wzmocnienia po bokach. Podłokietnik po środku z kilkoma uchwytami na kubki, więc jeśli siedzimy po bokach, tutaj mamy i podłokietnik, i uchwyt na kubki. I wystarczająco dużo miejsca. Na środku kilka portów USB do ładowania telefonu, siedzenie kierowcy w MG HS, które jest bardzo przyjemne, fotel jest regulowany elektrycznie. Pierwszą rzeczą, jaką zauważymy wsiadając, to przede wszystkim dwa duże ekrany o wielkości 12,3 cala o bardzo wysokiej rozdzielczości, które są naprawdę wyraźne. Kierownica wygląda bardzo podobnie do tej, którą znajdziemy w MG4, więc ma kilka przycisków wielofunkcyjnych, kilka ulubionych przycisków, którymi są ikony gwiazdek. Tutaj możemy je osobiście zaprogramować. Mamy tutaj przycisk z dwoma kwadratami, który należy nacisnąć, a następnie umożliwi to przełączenie menu podróży i elementów klimatyzacji, która jest w tym modelu dwustrefowa. Samochód znajdziemy z siedmiobiegową skrzynią biegów DCT, więc mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, która wydaje się całkiem solidna, elektromechaniczny hamulec postojowy, podkładkę do bezprzewodowego ładowania telefonu, a pod spodem mamy trochę miejsca na przechowywanie, gdzie możemy umieścić sporo rzeczy pod podłokietnikiem. Nie zabrakło kamer 360 stopni, mamy też elektrycznie sterowaną klapę tylną, inteligentne łączenie MG, co oznacza, że możemy sprawdzić takie rzeczy jak lokalizację samochodu, stan, kontrolę pojazdu, zobaczyć ile paliwa zostało w samochodzie i tego typu inne rzeczy. Dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie w komentarzu. My widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć!